Dzień dobry, nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym w Galerii Klientycznym specjalizującym się w teorii pary yoga. W dzisiejszym komentarzu walutowym przedstawię Państwu wybrane przeze mnie główne pary walutowe na średnioterminowych interwałach czasowych. Przede wszystkim będziemy obserwować wykresy 4-godzinowe i wykresy dzienne. Dzisiejsza analiza związana jest jeszcze z dość istotnym wydarzeniem makroekonomicznym, a można powiedzieć szeregiem wydarzeń makroekonomicznych, które dotyczą Grecji, a mianowicie pierwszej transzy spłaty długu, jaki Grecja zaciągnęła w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Dzisiaj upływa termin spłaty ponad 700 milionów euro długu, no i ewidentnie od rana euro dyskontuje powoli już te informacje, przewidując pozytywne zakończenie tej sytuacji czy tego wydarzenia. Co więcej, myślę, bardziej istotne od dzisiejszej spłaty długu jest kwestia otrzymania ostatniej transzy pomocowej z końcem maja przez Grecję, która to pomoc jest udzielana przez trojkę. Ostatnia transza opiewa na kwotę 7,2 miliarda euro. No i gdyby Grecja nie otrzymała tych pieniędzy, zresztą tak samo, jeśli nie spłaci dzisiejszej transzy długu, no to możemy mówić o faktycznym bankructwie tego kraju. No oczywiście rynek na razie nie dyskontuje takiej możliwości, ponieważ temat Grecji powraca jak odgrzewany kotlet i po raz kolejny mamy negocjacje, po raz kolejny mamy napiętą sytuację i pewnie po raz kolejny Grecja otrzyma dofinansowanie ze strony władz europejskich. Natomiast jest to na pewno sytuacja, która stwarza pewien czynnik ryzyka, bo w przypadku ewentualnego bankructwa tego kraju, no, na pewno bardzo mocno, przynajmniej w pierwszych godzinach, dniach negatywnie wpłynęłoby to na wartość wspólnej waluty, no i zapewne umocniło również dolara zgodnie z taką maksymą handlu risk on, risk off, czyli powrotem do bezpiecznych przystani. Co się dzieje od strony technicznej na parze walutowej euro-dolar? Mamy tak naprawdę możliwe dwa scenariusze techniczne, przy czym mój główny scenariusz to scenariusz czarny. W przypadku czarnego scenariusza, moim zdaniem, zakończyliśmy pierwszą, drugą falę w impulsie spadkowym, a także jesteśmy w trakcie budowania kolejnych podfal w większej fali trzeciej. Mianowicie prawdopodobnie zakończyła się podfala pierwsza, podfala druga oraz podfala trzecia w fali trzeciej, jak również mogła się zakończyć również podfala czwarta w impulsie spadkowym, który kształtuje nam falę trzecią. W przypadku tego scenariusza możliwość ukształtowania wydłużonej korekty płaskiej, czyli korekty ABC, gdzie fala czwarta osiągnęła 38,2% zniesienia Fibonacciego tej fali spadkowej trzeciej, no i dodatkowo pod falę C miała 150% długości fali A. Co więcej, charakter odbicia od dołka, czyli od okolic 1,0450, który został zrealizowany w zeszłym miesiącu, charakter odbicia jest ewidentnie trójfalowy, co wskazuje na to, że prawdopodobnie budowana jest po prostu korekta w dalszym impulsie spadkowym. Ten scenariusz czarny, który mają Państwo przedstawiony na ekranie, sugeruje możliwość dalszych spadków poniżej poziomów 1,04, no i tak naprawdę ten trend spadkowy może być jeszcze kontynuowany w kolejnych miesiącach, tak naprawdę czasowo nawet do końca roku. W wariancie alternatywnym, czyli ten wariant różowy, być może już zakończył się cały cykl spadkowy. W takim przypadku mamy ukształtowaną falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i wydłużoną falę piątą. Co istotne, jak Państwo widzą, fala piąta 162% długości impulsu spadkowego od początku fali pierwszej do końca fali trzeciej, jak również zostało przebite dolne ograniczenie rozszerzającego się klina, tak zwane fałszywe przebicie, co jest również rzeczą charakterystyczną dla takiego impulsu.
Natomiast to, co jest problematyczne, to charakter fali czwartej w tym wariancie. Mianowicie fala czwarta w przypadku wydłużonej fali piątej powinna być bardziej złożona w czasie, w swojej strukturze, jak i w zasięgu cenowym w stosunku do fali drugiej. Ten warunek nie jest tu spełniony. Co więcej, fala czwarta powinna znieść od 40 do 60% fali trzeciej. No i jak również ten warunek też nie został tutaj zrealizowany. No i w końcu ten charakter trójfalowego odbicia również wskazuje na to, że jest to prawdopodobnie jakaś tendencja na razie korekcyjna, aniżeli początek nowego trendu wzrostowego. Jedyny wariant umożliwiający nam już odwrócenie trendu to scenariusz, w którym oznaczyliśmy miejsce, które teraz widnieje jako fala B, na zerwaną falę piątą, bo od tego miejsca mamy wyraźnych 5 fal wzrostowych. Natomiast taki scenariusz dopiero można oznaczać retrospektywnie, czyli gdyby ewentualnie zwyżka była dalej kontynuowana w stronę 1,25. Na chwilę obecną, na mniejszym interwale czasowym, to co już można zaobserwować, od szczytu ukształtowało się 5 fal spadkowych. Jak zresztą Państwo widzą, osiągnęliśmy te dwa istotne poziomy, które wspominałem wcześniej, praktycznie górne ograniczenie kanału, 5 fal spadkowych, które mogły nam zrealizować pod falę pierwszą. Po piątkowych NFP mogła się zrealizować pod fala druga, no i obecna struktura jest pewnie dość mocno problematyczna, ponieważ po podfali drugiej normalnie powinna wystąpić dynamiczna spadkowa fala trzecia, a tak naprawdę poniedziałkowa sesja, jak i piątkowa, popołudniowa, zeszłotygodniowa sesja również nie pokazały jakichś większych potencjałów spadków. Dzisiaj bardzo mocne odbicie ze sprawą kolejnych wypowiedzi ze strony przedstawicieli Fedu, którzy odkładają w czasie podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, tym samym osłabiając dolara amerykańskiego. Natomiast kurs powraca do przełamanego dolnego ograniczenia kanału wzrostowego i mogła nam się zakończyć podfala druga w tym impulsie. A oczywiście nie wyrokuję, czy ten szczyt zostanie przełamany, szczyt oznaczony jako podfala druga, czyli okolica 1,1290, bo przełamanie tego szczytu jeszcze nie zaneguje średnioterminowego wariantu spadkowego. Dopiero przebicie okolic 1,14, czyli dotychczasowego szczytu, bo całą tą sekwencję spadkową można jeszcze rozpisać jako falę pierwszą, no, z wydłużoną podfalą pierwszą. Patrząc alternatywnie, pomijając teorię fal Eliota, mamy ładną formację głowy z ramionami, która wydaje się kształtować. Mamy ukształtowane już ładne lewe ramię, głowę, no i obecny ruch wzrostowy wygląda na idealny ruch budujący prawe ramię. Wyrysowała nam się linia szyi, no i te formacje głowy z ramionami, one często pojawiają się właśnie w formacjach kończących pewien układ eliotowski, czyli kończących korektę, po której występuje powrót do ruchu spadkowego. Zresztą ta formacja sugerowała nam, że po ewentualnym przebiciu fioletowej linii szyi, no, powinniśmy tąpnąć poniżej pomarańczowej, bardzo silnej strefy wsparcia zbudowanej z kilku punktów, czyli poniżej poziomu 1,10. No, dzisiejsze informacje napływające z greckiej gospodarki, czy można powiedzieć szerzej, z tych negocjacji Grecji ze swoimi wierzycielami, no, powinny na pewno mocno wpłynąć na notowania tej pary walutowej i być może w przypadku negatywnych wyników tych rozmów spowodować przecenę na tym walorze. Następna para walutowa, o której kilka słów chciałem powiedzieć, to jest dolar australijski kwotowany względem dolara amerykańskiego. W przypadku tej pary walutowej, po sugestywnym odwróceniu pod koniec kwietnia, po ukształtowaniu tych pięciu ładnych fal spadkowych, dynamiczna zwyżka, która została zatrzymana, prawdopodobnie mogła się zakończyć pierwsza, druga fala, no i obecnie pierwsza, druga podfala, tym większej spadkowej fali trzeciej. Co jest istotne, mamy tutaj cały czas silny opór w postaci górnego przebitego ramienia trójkąta, 62% zniesienia tej zniżki. No i także wyrysowała się może nie książkowa, nie jakaś specjalnie ładna, klasyczna formacja głowy z ramionami, bo również mamy ramię, głowę, ramię, linię szyi, no i ewentualny test tych poziomów, przebicie tych lokalnych minimów mogłoby skutkować silniejszą przeceną.
To układ zostanie zanegowany w ujęciu średnioterminowym po przybiciu kwietniowego szczytu, w ujęciu powiedzmy bardziej agresywnym w krótszym terminie po złamaniu okolic 0,8030, czyli szczytu tej fali drugiej. Walor, który jest ujemnie powiązany z notowaniami dolara australijskiego względem dolara amerykańskiego, to dolar CAD, czyli dolar amerykański kwotowany względem dolara kanadyjskiego. W przypadku tej pary walutowej, może zaczynając od wykresu tygodniowego, formacja młotka została dosłownie 4 klipsy przebita i ukształtowała się kolejna formacja młotka. Tak naprawdę bardzo sugestywna formacja podwójnego dna. Jesteśmy na 38,2% wzniesienia Fibonacciego fali trzeciej wzrostowej. Bardzo silna strefa wsparcia, która mogłaby sugerować silniejszy ruch do góry. Na razie linia szyi, formacji głowy z ramionami, jak również ta pomarańczowa linia trendu, czyli górne ograniczenie klina kończącego, te dwa poziomy okazały się skuteczną zaporą, która zarówno wczorajsze, jak i piątkowe wzrosty zatrzymała. Możemy jeszcze przebić piątkowe minimum ustanowione po publikacji pozarolniczej listy płat, no i to pozwoliłoby na ukształtowanie bardzo ładnej fali drugiej w ruchu wzrostowym, no i to także pozwoliłoby na zbudowanie drugiego ramienia. Mielibyśmy lewe ramię, głowę, prawe ramię, no i to sugeruje odwrócenie, no i możliwość silniejszych wzrostów na tym walorze. Ostatnia para walutowa, czy przedostatnia para, którą dzisiaj Państwu chciałem pokazać, to dolar jen, który jako jedyny tak naprawdę pokazuje w sposób bardziej sugestywny to możliwe odwrócenie. Zresztą dolar jen to para walutowa, która nie poddała się przecenie spowodowanej po stronie taniejącego dolara amerykańskiego. Jest to walor, który jednak nie tąpnął wraz z pozostałymi walorami, tylko wręcz przeciwnie, wygenerował pewien ruch wzrostowy. No i po zakończeniu niebieskiego trójkąta, po zakończeniu tej formacji trójkąta, która ukształtowała falę czwartą w impulsie wzrostowym, ukształtowaliśmy falę pierwszą. Następnie tąpnięcie w okolice 62% zakończyło nam prawdopodobnie falę drugą. No i buduje się kolejny impuls, który powinien wyciągnąć notowania tego waloru wyżej. Tutaj znowu zadziałała jako skuteczne ograniczenie wzrostu linia szyi, gdzie mieliśmy formację głowy z ramionami, RGR. Linia szyi zaczapowała, zatrzymała tą pierwszą tendencję wzrostową i spowodowała korektę. Natomiast korekta miała charakter trójfalowy, typowy dla fal drugich, dynamiczny, po której nastąpiło silniejsze odbicie. Na razie być może sekwencja fal 1, 2, 1, 2, no i to sugerowałoby w końcu silny wystrzał do góry na przełamanie tych lokalnych szczytów, no i w stronę tak naprawdę tegorocznych czy wieloletnich maksimum. No, układ ten zostanie załamany w takim ujęciu krótkoterminowym po przybiciu dna fali drugiej, czyli okolicy 119, średnioterminowo, no, przebicie tej strefy wsparcia zaneguje nam tendencję wzrostową na tym walorze. No i ostatnia para walutowa, dosłownie trzy słowa o polskiej walucie, która bardzo mocno reaguje na to, czym zresztą żyją polskie media w ostatnich dniach, czyli ewentualne wybory prezydenckie. No i porażka dotychczasowego prezydenta, czyli Bronisława Komorowskiego. Rynki finansowe w taki sposób dyskontują wszelkie wybory, że zmiany władzy powodują brak stabilizacji. A brak stabilizacji to jest wzrost ryzyka i tym samym dany walor traci na wartości. W przypadku tej pary walutowej zatrzymaliśmy się, znowu wykres tygodniowy, zatrzymaliśmy się na 38,2% zniesienia tego ruchu wzrostowego trwającego od połowy zeszłego roku, no i ukształtowaliśmy sugestywną formację młotka. To może sugerować silniejsze odwrócenie, zakończenie po fali pierwszej, powrót gdzieś do 50-62% tego ruchu, czyli wzrośliśmy mniej więcej 11 groszy, taka 5-6-groszowa korekta mogłaby wystąpić i potem kontynuacja tej tendencji wzrostowej. No i tu na pewno zmienność będzie wzrastać wraz z kolejnymi
sondażami wraz ze zbliżaniem się drugiej tury wyborów. No i jeśli faktycznie kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygrałby wybory prezydenckie, to pewnie rynek by to negatywnie zdyskontował, wyprzedając polską walutę, co skutkowałoby wzrostami na tej parze walutowej. Natomiast jeszcze raz powtórzę, nie jest to związane może z jakimiś uprzedzeniami do poszczególnych partii politycznych, tylko właśnie z takim brakiem stabilności, stabilizacji. Każda zmiana władzy pociąga za sobą wzrost ryzyka politycznego kraju, no, co negatywnie wpływa na walory danego kraju, czyli na walutę, na giełdy, na obligacje. Podobna sytuacja była widoczna w notowaniach funta szterlinga do dolara amerykańskiego, gdzie dwie partie szły łeb w łeb, natomiast jak się okazało już po czwartkowych, zeszłotygodniowych wyborach, wygrała dotychczasowa władza, co bardzo pozytywnie zostało zinterpretowane po stronie funta szterlinga, który dynamicznie zyskiwał na wartości. W dzisiejszym komentarzu walutowym to jest wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. No i zapraszam w czwartek na godzinę 10:30 do bieżącej analizy technicznej Daytradera, w której to przedstawię.